jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I minęła 22, już kilka minut temu zresztą, a ja tutaj poprawię sobie mikrofon, bo cały czas jesteśmy w takim jakimś niedoczasie. Ale to jest normalne, słuchajcie, to jest w programach na żywo normalne. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, jest wtorek, 23 stycznia, tak jest. I mam gości w studiu, dwoje wspaniałych gości. Małgorzata Tracz, Marek Kosakowski. Dobry wieczór. Współprzewodniczący partii Zieloni czy Zielonych? Zieloni. Ja właśnie... Jest inna partia Zielonych. Ale jest fizycznie partia Zielonych, naprawdę? Jest zarejestrowana, natomiast my się też trzymamy, że partia Zieloni, natomiast no często mówią ludzie po prostu Zieloni, Zielonych. I zawsze się zastanawiam właśnie, czy to dobrze, czy źle. Czyli będziemy mówić poprawnie. Ale nie jesteśmy jacyś restrykcyjni co do tego. Nie, ja też będę na pewno robić błędy, bo wiadomo jak to jest. Człowiek się stresuje, tu mam przecież stresy, tutaj jest publiczność, tutaj jest... Właśnie, jest alkohol też, właśnie, zacznijmy od alkoholu. Pijemy, słuchajcie sobie, bo tradycją oczywiście dla tych, którzy są z nami pierwszy raz, witajcie, jest to, że zawsze goście wybierają sobie to, co będziemy pić. I dzisiaj pijemy tak nietypowo trochę. Po pierwsze, to nie jest drink, tylko winko. Ja nawet powiem jakie, bo to jest winko Barefoot, takie, ja nawet mogę zareklamować, bo bardzo ich lubię, oni mnie też lubią, mam nadzieję. To jest takie winko, które wspiera społeczność LGBT w Polsce, między innymi w Polsce, więc napijemy się Merlota właśnie od nich. My, czyli Gosia i ja, bo Marek wodę. Tak, bo ja nie piję. W ogóle? Alkoholu. Od 10 lat nie piję. Naprawdę? Tak. Ja mam taką tezę, wiesz, zawsze powtarzam, że... ale pozwolisz, że my... Ale rzeczywiście, w ogóle mi to nie przyszło. Mam taką tezę, że każdy w życiu ma jakąś ilość alkoholu do wypicia, którą wypije kiedyś, prędzej czy później, tak, i później skończy. Tak, i ja już swoje wypiję. Wypiję, no dobra, okej. Okay. To ja jeszcze zdrowie, nie, na szczęście. Zdrowie wasze. Tak, już, ja już tu polewam, zaczekaj, bo nie wiem, czy daję radę. Masz inny kieliszek też, nie? A rzeczywiście, nawet nie zwróćcie uwagi, chyba specjalny niecący. Do wody. Tak, taki do wody, na zdrowie. Mam nadzieję, że wy też pijecie, chociaż zawsze mi to mówią, nie namawiaj do picia, nie namawiaj do picia. Ale czemu? Taka formuła. Półwytrawne. Czysta woda. Ale dobre. Dobre? Woda znakomita. Bo to wiesz, z warszawskiej krajówki, ponoć to jest bardzo dobra woda w Warszawie. Nie, warszawska krajówka rzeczywiście jest super. No, ja też tak uważam, ja też piję krajówkę, nie kupuję już wody od dawna. Pomijając fakt, że jest bardzo droga woda w butelkach, to jest po prostu bez sensu, skoro jest dobra woda w kranie. Dokładnie. No i złe dla środowiska, tak? Bo wyprodukowanie jednej butelki wody zajmuje dużo więcej wody niż sama woda. Niż sama woda. Tak, i nie dopijesz z butelki. Ta woda się potem, wiesz, stoi, ci zepsuje, a w skrodu masz zawsze świeżo. Ja mam nadzieję, że mój współlokator tego słucha. Kacper, przestań kupuj pić wodę z butelek. To jest kurwa jakiś chory pomysł. Pozdrawiam cię, Kacper. Właśnie, ale tak jeszcze... Pozdrawiamy Kacpra. Tak, pozdrawiamy Kacpra. A propos też może trochę alkoholu, to oczywiście zawsze się kojarzy z imprezami. I tak zastanawiam się, bo Zieloni i wy w partii Zieloni jesteście bardzo aktywni. To znaczy dużo robicie, dużo jeździcie. Gosia dzisiaj przyjechała do nas z Wrocławia. Dzięki w ogóle za to, to bardzo miłe. To ja dziękuję za zaproszenie. No, tam uprzejmości, to już przestańcie. Ale i tak sobie myślę, czy macie czas na jakąś taką rozrywkę w ogóle? Na jakiś taki... No w gronie Zielonych. Tylko? Nie tylko. Nie, no mamy nie tylko, też i rodziny, i znajomych, także... Zdarzało się jeszcze pójść na imprezę jakąś taką, że coś... Zdarza się, ale ja przyznam szczerze, że odkąd no, mocniej zaangażowałam się w Zielonych, to rzeczywiście coś za coś, tak? Albo poświęcam się bardziej zielonym celom i w to wkładam więcej energii i troszeczkę mniej czasu jest jednak dla znajomych. Natomiast staram się balansować. Rodzice często nawet nie dzwonią. Jak widzę, że rodzice zaczynają lajkować na Facebooku, to znaczy o, zapomniałam zadzwonić przez jakiś czas. To jest takie delikatne przypomnienie, nie chcą przeszkadzać, nie chcą dzwonić, tak? Bo zawsze mówią, nie wiemy co robisz, także nie będziemy się wtrącać. No to ja wtedy wiem, dobra, to muszę zadzwonić. Tak samo jak pilnuję, bo nie jestem z Wrocławia, tylko z Bolesławca, natomiast już od wielu lat we Wrocławiu, żeby no raz na kilka miesięcy też pojechać do domu, odwiedzić. Nie zapominać o tym, bo zdarzało się niestety w toku kampanii czy innych ważnych rzeczy. Jasne. Wiesz, no rzeczywiście tego czasu na imprezy nie jest wiele. No tutaj jedyna okazja właściwie od dawna, bo przewodniczenie partii, czy nawet współprzewodniczenie, zaledwie w ogóle nas jest parytet, prawda, więc jesteśmy we dwoje przewodniczący. To jest taki full-time job, wiesz,
jak mnie namawiano na kandydowanie na przewodniczącego partii 2 lata temu, to ktoś mi powiedział: zgódź się, Marek, będzie taka spokojna kadencja. No to mam tę spokojną kadencję. Nie przewidzieliśmy szyszki. Żeby tylko szyszki. To był biedny. Ale o szyszce dzisiaj jeszcze pogadamy. Będzie jeszcze dzisiaj, obiecuję. O szyszce czy o szyszko? O szyszce. O szyszce odmienię. O, tak. Nie, ale to jak Kościuszko, tak? I to ja odmienię, to ja odmienię. Także będziemy jeszcze o szyszce dzisiaj rozmawiać. Dobra. Nawet zrobimy taką zabawę później, ale to później wszystko. Rzuć szyszką. Nie, no nie. Chociaż to byłoby niezłe. Ale nie mam tu trochę przestrzeni, widzicie, studio jest jednak stosunkowo małe, więc ja już się ledwo tu mieszczę, a ten. Dobra, inna rzecz, tak myślę też o tym imprezowaniu. Czy imprezowanie może być polityczne? Czy zabawa może być polityczna? Czy zabawa może zmieniać świat, zmieniać politykę? Może nie zabawa, natomiast ja uważam, że jeśli ktoś działa w partii politycznej, ale tak samo w organizacji pozarządowej, w ruchu społecznym, to musi też lubić to, co robi. Tak? Mhm. Że to nie mogą być działania o rety, muszę wyjść i zbierać podpisy, o rety, muszę przygotować konferencję prasową, tylko to powinno być, ja mam z tego satysfakcję, tak? Mogę komuś pomóc, mogę przyczynić się do pewnej zmiany, tak? Kreując dane postawy, to, że wezmę udział w debacie, no to też ma jakiś wpływ, więc... No, powiedziałabym, że bycie w partii czy przewodzenie partii nie jest zabawą, natomiast daje satysfakcję. I o ile jest ta satysfakcja z działania politycznego, to też i fajnie się działa, i fajne skutki się odnosi. Wiesz, i jeszcze trzeba, moim zdaniem, wiesz, zachować taki trochę dystans do siebie i zdrowe poczucie humoru, żeby nie traktować tego wszystkiego tak straszliwie poważnie, szczególnie swojej roli, czy też innych nadętych ludzi, bo to wtedy strasznie cię obciąża psychicznie. Marek, ty tak się... nadęty chyba nie jesteś. A jak zachowujesz taki leciutki dystans, tak właśnie jak teraz w tej chwili sobie gadamy, to jest, no fajniej się działa i też fajniejszy jest kontakt z ludźmi. Wiecie, bo tak myślę sobie o tym, oczywiście w perspektywie na przykład Parady Równości, która jednak, w której Zieloni uczestniczą od lat, a która, no jeszcze pamiętam, jak ja organizowałam, więc mogę tak mówić, a która jednak no jest, ma taką formułę już od kilku dobrych lat, taką zabawową, imprezową. Jest taniec, jest muzyka, jest szaleństwo, no całuski. I to jest super impreza. No właśnie, ale czy to jest też polityczne, czy to wystarczy, czy to jest, wiecie, bo mówię inaczej, czy taka parada może cokolwiek zmienić, czy ona po prostu idzie sobie, oczywiście to jest też fajne, że idziemy, no bo jakby super jest tańczyć na Marszałkowskiej, ja bardzo lubię, ale i zatrzymywać tramwaje i machać do ludzi, którzy mówią do nas czasami, wiesz, to kiwają palcami, ale dobrze, już nie rzucają niczym przynajmniej od lat, ale czy to może coś zmienić, czy to ma sens? To może znowu taką anegdotą, tak? Zieloni powstali w 2003 roku, jako pierwsza partia byli za równością małżeńską. Wtedy mniej więcej, troszkę później chyba rozpoczęły się parady, czy mniej więcej w tym czasie. O tak. Ile wtedy było osób? Ile jest teraz? Co zmieniło się w przestrzeni publicznej? Bo według mnie właśnie dzięki paradom równości, marszom równości, dzięki debatom, dzięki takim programom zmieniło się bardzo dużo. Że temat równości, no może jeszcze nie teraz równości małżeńskiej, ale chociażby związków partnerskich, które są taką, no takie w pół drogi, tak? Ale to się zaczęło pojawiać w debacie. Coraz więcej osób zaczęło dostrzegać, że no halo, coś jest w tym państwie niesprawiedliwe, skoro część jego obywateli i obywatelek nie ma pełni praw. Nie pytam, wiesz, więc pytam zmiana też jest duża. To też jest działanie polityczne. Pytam też dlatego o to, że właśnie część osób mówi, że w związku z tym, że ta formuła jest taka nieprotestująca, nie owy skur... tylko że idziemy i się bawimy, to że w związku z tym to nie ma sensu, to jest zabawa, to jest jakiś humor. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wiesz, takie zarzuty też były w innych sprawach. Na przykład Akcja Demokracji się spotykała z zarzutami, że te demonstracje, co tam robili na Krakowskim, że tam był fortepian, że tam były śpiewy, że się ludzie bawili. A ja napisałem na Facebooku, no dajcie ludziom się cieszyć czasem też. No. Nie można protestować tylko przez cały czas na ponuro i z podniesionym czołem. I chmurno, i durno. I na czarno. Tak. Chmurno, no, ale i durno. Też tak pytam, wiecie, bo Zieloni dużo maszerują w różnych inicjatywach. Kiedyś była przecież cała sprawa, Marku, z tobą, że ty jesteś na... Tak. No nie na wszystkich manifestacjach, ale powiedzmy, że na wielu manifestacjach. Tak sobie myślę, słuchajcie, mamy tak, te marsze różne kobiece, Parady Równości, Marsze Równości, dawniej Marsze Kodu, no już teraz ich nie ma, ale obywatele RP też protestują. Wszyscy wychodzą na ulicę i słuchajcie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chuja to dało na razie. Nie, ja się z tego nie zgodzę. A co się zmieniło? Mów. A co się Może ja nie zmieniło? Widzę a co się zmieniło? Że w setkach miast ludzie się nauczyli,
w grupach lokalnych organizować, jak się wychodzi na ulicę, jak zorganizować manifestacje, to jest ogromny potencjał. Mhm. Rzeczywiście, kot, no wiadomo, tak. Się rozpadł, wiemy, już... jest, ale zostało mnóstwo ludzi, mnóstwo grup lokalnych. I mówię kot, ale także przecież ogólnopolski strajk kobiet, to jest to samo. Mhm. Czy obywatele RP, to są tysiące działaczy w całym kraju i działaczek w małych miejscowościach. Mhm. To jest ogromny potencjał, który szczególnie będzie ważny w obliczu wyborów samorządowych. Ja uważam, że ci ludzie, którzy tam się wyszkolili, którzy potrafili coś zrobić, którzy chcą coś robić, mimo że się zniechęcili do tego, że rzeczywiście coraz mniej ludzi przychodzi na te demonstracje, ale to jest gigantyczny potencjał i tacy ludzie powinni być ozdobą każdej listy wyborczej w wyborach samorządowych. O. O wyborach też, jeszcze też pogadamy dzisiaj, też żeby nie było. Dużo jeździmy po Polsce teraz, zakładamy koła, sporo osób się do Zielonych zapisuje. No i pytamy, tak, dlaczego teraz Zieloni? Bo na przykład ktoś wcześniej sympatyzował, pomagał zbierać podpisy, pomagał coś rozkręcać. No i zazwyczaj odpowiedź jest taka, że no, nie mogę już znieść tego, co się dzieje. Natomiast mimo, że nigdy nie działałam, nie działałem politycznie, to widzę, że teraz jest ten czas i bez tego działania się nie da, tak? Czyli, że to, no okej, okay, rozumiem, czyli waszym zdaniem jakby to, co się dokonało przede wszystkim, to jest taka zmiana podejścia i taka obudzenie społecznikowskości, Tak, ale wbrew też pozorom obywatelskości. Niech będzie ładnie. Ale i to jest super, natomiast ludzie też zaczęli dostrzegać, no, co można zrobić w samorządach, co można zrobić w Sejmie w momencie, kiedy nas tam nie ma, no nic nie można. No tak. Dlatego też czują potrzeby, że słuchajcie, no musi przyjść nowe, chcę być tego częścią, chcę też startować, żeby coś zmienić. O starcie Zielonych jeszcze pogadamy, bo ja tu jeszcze mam całą... Widzicie, no dobra, całą, ojej, ja długą listę. Na którym pytaniu jesteśmy? Jesteśmy tu gdzieś dopiero, także okay. Jeszcze spokojnie. A jest druga strona? Nie, na razie jest tylko jedna, ale to jest drobny druk. Dobra, nie przeszkadzam. Nie. Ja sobie poczytam może. Nie, ale to dobrze też zwróciliście uwagę na to właśnie też, o co chcę was teraz zapytać. To znaczy o to, czy to już ta formuła wychodzenia na ulicę już się trochę nie wypaliła, że już ludzie trochę są no zmęczeni. Przyznam się wam bez bicia, że nawet mi się już teraz rzadziej zdarza chodzić. No oczywiście, że się wypaliła. No bo jesteśmy zmęczeni tym trochę, nie? Ile można, wiesz, no każdy ruch społeczny, który nie osiąga sukcesu, no ci marnieje. Są ambicje różnych działaczy, to się rozpada, no ludzie, rzeczywiście, ponieważ tych organizacji różnych, które ciągle wzywają do wychodzenia na ulicę jest tyle. Prawda. No to jeżeli masz 7 demonstracji w tygodniu, to wiadomo, że nie przyjdzie więcej niż po 100, 200 no osób. No i samemu się nie da też być na wszystkim, tak? Bo jednak i praca, i zajęcia domowe, i jakieś wyjazdy. Znaczy, że później licząc tych oczywiście, którzy są wszyscy opłacani, żeby chodzić na marsze. Wiemy przecież, tylko że... Tylko nikt nie widzi tych pieniędzy. Cholera, strasznie mało płacą. Ja też żałuję, właśnie żeby to tak bawiło z tym opłacaniem tych czy zarabianiem na przykład na paradach, czy zarabianiem na, nie wiem, na manifach. Kurczę, I wish. No ale dobra, ale to gadamy o tym. To teraz trochę o takich bardziej bieżącej sprawie, może mniej marszowej, ale takiej publicznej. No bo teraz wszyscy rozmawiają o neofaszystach w Polsce. Od kilku dni pojawił się ten temat, prawda, w związku z publikacją Superwizjera TVN-u. I zobaczmy, może jest taki jeden... taka twoja dłuższa wypowiedź akurat, którą chcemy pokazać, w której też mówisz o faszystach, o neofaszystach i myślę sobie, że teraz jest dobry moment, żebyśmy zobaczyli ten fragment tego nagrania i zaraz wrócimy, porozmawiamy to o tym. Niespodzianka. Wczoraj przechodziłam przez wrocławską ulicę, przez wrocławski rynek i byłam świadkiem demonstracji ONR-u, Obozu Narodowo-Radykalnego. Było ich około 100 osób, głosili hasła skrajnie nacjonalistycznie, skrajnie faszystowskie. Wczoraj wstydziłam się za Wrocław, ale dzisiaj jestem z Wrocławia dumna. Jest nas ponad 10, być może ponad 15 tysięcy i przyszliśmy tutaj, żeby bronić Trybunału Konstytucyjnego, żeby bronić naszych konstytucyjnych praw. Brawo Wrocław! I brawo wszystkie miasta, które przyjechały do Wrocławia. Minister niszczenia środowiska, Jan Szyszko, próbuje dokonać zamachu na Puszczę Białowieską. Wszyscy wiemy, że Puszcza sama sobie poradzi i te ingerencje w naturalny las są niekonieczne. Nie będę na ten temat mówiła więcej, dlatego że obecna władza co chwilę dostarcza nam bardzo ważnych tematów do rozmowy. Mam
przygotowany projekt wniosku o odwołanie ministra niszczenia środowiska Jana Szyszki. Bardzo chętnie złożę ten wniosek na ręce dolnośląskich posłów i posłanek. Zadbajmy o nasze dobro wspólne, o naszą puszczę. Ale jest jeszcze drugi temat, o którym chciałam powiedzieć. Temat, który dotyczy bezpośrednio mnie i wszystkich Polek i ich bliskich. Chodzi tutaj o projekt bestialskiej ustawy, która chce całkowicie zakazać aborcji i która chce zgotować kobietom kolejne piekło. Nie możemy na to piekło pozwolić. Nie pozwalamy, bo będzie to piekło, w którym zgwałcone kobiety będą zmuszone do rodzenia. Piekło, w którym kobiety z problemami zdrowotnymi będą zmuszone do rodzenia z narażeniem życia. Tak naprawdę ta ustawa zamieni kobiety w inkubatory. I my musimy naprawdę dać temu opór. Musimy nie pozwolić na to, by pewni politycy decydowali o tym, by zabrać kobietom ich podstawowe prawa obywatelskie. Prawa do decydowania o ich ciele i o ich życiu. Nie dla piekła kobiet! Nie dla piekła kobiet! Oprócz jednego apelu, który dzisiaj miałam do obecnych parlamentarzystów, mam drugi apel. Politycy, którzy są obecnie w Sejmie, nawet ci, którzy bardzo dużo mówią o prawach obywatelskich, tak naprawdę albo popierają tę bestialską ustawę, albo milczą na jej temat. I tutaj apeluję znowu do parlamentarzystów i parlamentarzystek. Zabierzcie głos w tej sprawie, bo nie możecie milczeć. Pomóżcie milionom Polek odzyskać ich godność i prawo do decydowania o ich życiu i o ich zdrowiu. Nie milczcie, weźcie udział w dyskusji. Parlamentarzyści i parlamentarzystki mają drogę prawną, by takie działania podjąć. Natomiast my, jako obywatelki, jako obywatele, też taką możliwość mamy. W 1975 roku Islamki wyszły na ulicę, zorganizowały jednodniowy strajk kobiet, który sparaliżował cały kraj. Podobnie zrobiły Hiszpanki, które walczyły o swoje podstawowe prawa, organizując wielomilionowe manifestacje na ulicach Madrytu. Teraz czas na nas. Czas na Polki i wspierających ich Polaków. Teraz my musimy działać i to musimy działać szybko, bo wiemy, jak działa obecny rząd pod osłoną nocy. Teraz my musimy się zorganizować, wyjść na ulicę i zawalczyć o nasze prawa. Musimy pokazać, że nasze ciała i nasze życie nie należy do polityków, nie należy do rządu, nie należy do episkopatu, tylko należy do nas, do kobiet. Prawa kobiet! 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 Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No właśnie, i takie przemowy. Długa to była bardzo. Długa, no ale na dużo, na wiecach dużo tak było jest. Tematów. Właśnie, ale o jednym chcę pogadać teraz, na to, o tym najbardziej bieżącym. Bo ty najczęściej mówisz, że jesteś we Wrocławiu jednak. Czy Wrocław jest mocniej faszystowski niż inne części Polski? Wiadomo, w Warszawie jest ten główny marsz, tak, jako w stolicy, natomiast te same marsze 11 listopada odbywają się we Wrocławiu. Mhm. Jest bardzo mocny ONR, to stąd pochodzi Piotr Rybak, który właśnie na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda, a policja stała i się przyglądała, tak, nie czuła, że to jest czas, żeby zareagować i żeby przestać, więc... No jakoś ten Wrocław jest tak upodobany niestety przez neofaszystów. A Warszawa? Bo ty, Marku, jesteś z Warszawy, prawda? Jestem z Warszawy. No wiesz, w Warszawie jest
ci neofaszyści są widoczni, ale tak prawdę, to są niesłychanie nieliczni. No przecież ten marsz, który żeśmy tam blokowali, już nie pamiętam, z pół roku temu, znaczy myśmy, no głównie młodzież blokowała, to ile ich tam było? Kilkuset? Kilkuset, tak. Najwyżej, tak. Najwyżej. Także oni są tam widoczni, ale oni są słabi. Poza tym, jak się im stanie na drodze, to oni tak... Nie przejdą. No, nie są tacy specjalnie skorzy do konfrontacji. To gdybyście mieli dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kto, jaka grupa jest, że tak powiem, największym wrogiem partii Zieloni? Czy to jest PiS, czy Ordo Iuris, czy Duma i Nowoczesność? Jakbyście mieli chyba teraz tych wrogów trochę mamy, leśnicy by byli jednymi z nich. Tak, no, na pewno. Lasy Państwowe, tak? Tak, ale nie, słuchaj. A no, kto jest największy, najważniejszy teraz? Generalnie zawsze, dla partii opozycyjnej, bez względu na to, czy parlamentarnej, czy pozaparlamentarnej, głównym przeciwnikiem jest partia rządząca. Okay. I tak jest w tym wypadku. Czyli PiS, a w szczególności, jednak, że PiS robi to, co robi. Nie będziemy tutaj chyba rozwijać tej myśli, bo wszyscy wiedzą. Było w przemowie. Tak, też było w przemowie, to prawda. Czyli jednak PiS wygrywa. Tak. Aczkolwiek oczywiście te zagrożenia... Też różne takie prawicowe środowiska, mniejsze partie, jakieś stowarzyszenia prawicowe. Mhm. Mi się wydaje, że tych wrogów trochę jest, tak? W zależności od tego, czego dotyczy akurat nasze działanie. Czy dotyczy ochrony środowiska, czy dotyczy praw człowieka, czy dotyczy kwestii ustroju. No zawsze coś się znajdzie, zawsze nie? Zawsze coś się dzieje, to prawda. No dobra, to jeszcze inaczej wam powiem. Takie stacji pytanie moje będzie takie. Trzy kraje wam wymienię. Powiedzcie, w którym z nich waszym zdaniem żyje się aktualnie tak politycznie, tak obywatelsko najgorzej? Albo możemy to ułożyć w kolejności. W kolejności możemy ułożyć. Słuchajcie, mamy tak. Rosja, Węgry i Polska. Rosja. Ja bym chyba tę kolejność właśnie obstawiała. W Rosji najgorzej jednak. Rosja chociaż najgorzej. Też zależy jak liczone, no powiedzmy, bo tak, ludzie mają różną percepcję. Że obywatelsko, tak wiecie, że trudno jest po prostu być człowiekiem, no nie wiem. No, tak. No tu wydaje mi się, że Węgry i Polska, tak, trochę że wymienniej jednak na równi. No ja też bym się tutaj wahał, wiesz, no Węgry... No mają tutaj dłuższą drogę za sobą, ale Viktor Orbán jest z całą pewnością zdolniejszym politykiem niż Jarosław Kaczyński i potrafi tutaj tak balansować, że być może to nie jest aż tak dotkliwe, ale słuchaj, znaczy, tak szczególnie na arenie europejskiej, tak, że jakby Orbán robił to, co robi PiS teraz w Polsce i no tak. I nie spotkały go żadne konsekwencje, tak, ze strony europejskiej. Teraz Polska będzie przykładem. Czyli mamy Rosję i później tam na drugim miejscu ex aequo. Dobra, tak zróbmy. To się zgadza? Czy ja nie wiem, to jest wasza odpowiedź. Ja nie mam tej odpowiedzi, ja mam tylko pytania. Natomiast zachęcam was, jeżeli chcecie i komentujecie, to możecie w komentarzu napisać, jaka jest wasza kolejność i co waszym zdaniem, jak powinno być. Czy Rosja, Węgry, Polska? To zachęcam osoby, które nas teraz oglądają. Ale to idźmy dalej. Zieloni są obecni w partii Zieloni. Zieloni jest obecna w polityce trochę z boku, mimo wszystko w Polsce, trochę z boku, z racji oczywiście braku reprezentacji parlamentarnej. No była parlamentarzystka jedna Ania Grodzka. Po przejściu, że tak powiem, Ania Grodzka, no ale dzisiaj już jej nie ma, raz, że w Sejmie, dwa, że też w polityce jest trochę mniej aktywna. Czemu tak jest, kurczę, że Zielonych nie ma w Polsce? Bo no, w wielu krajach, powiedzmy sobie tak, bo właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, w Austrii przecież jest prezydent. Zielony prezydent, prawda? W wielu krajach Niemcy prawie, że tworzyli koalicję, prawda? Ale się nie dogadali. Prawda? Więc jakby nie jest w Szwecji, dobrze mówisz, tak gdzie jest. Mamy, w Islandii jest premierka zielona. Więc pytanie brzmi, dlaczego w Polsce nie ma Zielonych w dużej polityce? Ciężki pakiet wartości mamy. Znaczy dla nas jest to pakiet nieodzowny, tak? Prawa człowieka, demokracja oraz dbałość o środowisko ekologiczne. Na równi stawiamy kwestie gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe związane z ekologią. I niestety no, w 2003 roku, jak Zieloni powstali, potem startowali w 2004 roku do Parlamentu Europejskiego, to nie do końca te wartości dla wielu osób były do przełknięcia. Myśmy byli takimi prekursorami.
pierwsi o równości małżeńskiej. O smogu, czy ktoś w 2004 roku by pomyślał, no nie. Że smog to jest ważna kwestia? O miastach, o tym, że miasta to powinny być nie tylko dla samochodów, ale też trzeba respektować pieszych, rowery. Także tych tematów był cały szereg i one dopiero teraz gdzieś się szerzej przebijają. I to jest też ta praca zielonych przez wiele lat poza parlamentem robiona, podchwytywana i też współrealizowana przez różne organizacje. Ale to właśnie, teraz ale to się zmienia. Bo myśmy się wstrzelili, wiesz, w złym momencie. Ludzie byli właśnie zachwyceni tą transformacją, zachodem, postępem, taką pseudonowoczesnością i tak dalej. W ogóle nie myśleli o tych wartościach. Ale Marku, o to chcę zapytać, bo dla mnie jest oczywiste, że nazwa Partia Zieloni kojarzy się oczywiście z ekologią, jakby też z tym wszystkim, o czym mówicie, jakby to rozumiem. Ale może to jest właśnie kwestia po prostu nazwy, słuchajcie. Może po prostu trzeba było inaczej nazwać partię w 2003 czy 2004 roku i na przykład wtedy, wiecie, no bo te wszystkie wartości, o których wy mówicie, z którymi wiążą się pewne konsekwencje, więc przymus segregacji śmieci. Przymus, bo mamy aktualnie przymus o segregacji śmieci. Albo zachętę, bo może nie segregować, wtedy się więcej płaci. Niech będzie, okej. Okay. Zakaz palenia, wiecie, w piecach tych domowych, różnymi rzeczami. Jakby wszystkie te rzeczy, które wiążą się z ekologią, w Polsce są trudne do przepchnięcia, nie? Jakby, przyznam się szczerze, że i mnie obowiązek segregacji, ja zupełnie go na takim poziomie racjonalnym rozumiem, ale na co dzień czasami mnie wkurza, bo wiecie, no czasami się po prostu nie chce. I to jest normalne, to zanim się przyzwyczajmy, trochę czasu minie. To jest kwestia właśnie nawyku. Może trzeba było zamiast na przykład zieloni to nazwać partii, nie wiem, że to jest partia niebieska, albo sprawiedliwość, albo po prostu, nie wiem, jak to było, Duma i co, i Nowoczesność. Duma i Nowoczesność. My też jesteśmy częścią szerszego ruchu i europejskiego, i na świecie. Należymy do Europejskiej Partii Zielonych, mają swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. A to nie przełknęli, jakbyście byli niebiescy, się nazwali w Polsce? To już wiadomo, nie? Przełknęli, ale jednak, wiesz, to inaczej, ale tak, bo to jest też to podkreślanie, jednak kwestie środowiskowe są jedną z dużych części naszego programu. I to są kwestie, które spinają całość, bo to, o czym ty mówisz, że aj, czy segregować śmieci, czy nie, albo ten smog... Segregować, żeby nie było. Jestem za segregacją śmieci. Chcę to głośno powiedzieć wyraźnie. Mamy tutaj na wizji, tak? Jestem za segregacją, staram się jak mogę, tak mi dopomóż. Ale tak samo ten smog, to tak naprawdę nie są działania po to, że nam się wydaje i te przysłowiowe żabki chronimy, tak? Mhm. To są działania dla ludzi. Mhm. Poprzez te działania chroniące środowisko, chroniące naturę, my chronimy też ludzi. No jasne. I to nas mocno wyróżnia od innych partii. Dokładnie, to zawsze podkreślamy, że jeżeli nawet bronimy tych drzew, tej Puszczy Białowieskiej przed wycinką, to bronimy, przeciwstawiamy się krzywdzie drzew, ale to jest przede wszystkim także krzywda ludzi. No, ja rozumiem, dla mnie to przemawia, tylko tak sobie myślę, wiecie, czy po prostu taka banalna rzecz jak nazwa nie mogła być tutaj czymś, co... Dobra, ale zostawmy to. Jesteśmy przywiązani do nazwy. Nie robimy rebranding. Wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia. Teraz rzeczywiście nie mamy tej reprezentacji parlamentarnej. No ciutkę nam zabrakło, tak, prawda? Bo dosyć dobre wyniki były. Natomiast w momencie, kiedy Zieloni wchodzą już do głównego nurtu, to oni nie są postrzegani stricte jako partia ekologiczna. Pewnie, oczywiście. Macie rację. Więc to jest kwestia narracji, tak? Byśmy, nie wiem, więcej byli obecni w różnego rodzaju mediach, moglibyśmy mówić na różne tematy, a nie tylko o ekologii, no to rzeczywiście ten program byłby całościowy. Bo to jest z jednej strony gra na naszą korzyść, ta identyfikacja na przykład, szczególnie przy szyszce, prawda? No to mieliśmy ogromny... Jeszcze dojdziemy do szyszki, obiecuję. Dobrze, ale z drugiej strony nas to ogranicza, bo ludzie nie postrzegają nas, niektórzy, jako takiej partii pełnoformatowej, która... A nawet dzisiaj był taki sondaż, Sonar, od cztery partie lewicowe. My sondę też będziemy zaraz mieć, inną zupełnie, ale będzie. Dobra. I jakie są główne obszary działań tych partii? No i były cztery partie lewicowe i najwięcej obszarów działań mieli Zieloni. Okej. Okay. To proste pytanie. Wyobraźmy sobie, że za... niech będzie miesiąc. Mamy wybory prezydenckie w Polsce. Kogo wystawiają Zieloni? No, Zieloni myślą zazwyczaj strategicznie, tak? My nie jesteśmy Zieloni po to, żeby tylko dla szyldu. My patrzymy na to, że chcemy realizować zielone postulaty. Już politycznie odpowiadają. Zamiast po prostu powiedzieć krótko imię, nazwisko, to już tu będą komentować. No, ale to jest dobrze. Wprowadzenie, to jest w ramach wprowadzenia. Oczywiście ja mam odpowiedź. Nie jest to przegadane jeszcze w partii, ale wydaje mi się, że gdzieś jest pewien konsensus. My nie dbamy o to, że to musi być osoba od nas, my się musimy pokazać. My chcemy, żeby to była osoba, która ma szansę na szersze poparcie społeczne.
Ja tu się zgadzam z Małgorzatą. Ale oczywiście możemy wiesz, też postulować, żeby podobnie jak w partii Zieloni na urząd prezydenta też był obowiązywał parytet. Byłoby to rozwiązanie chyba pierwsze w skali świata, ale na razie z tym nie wychodzimy. Rozumiem, czyli nazwisk nie będzie na razie. Pewne nazwiska są oczywiste. Niech będzie. To może być kolejny quiz dla osób oglądających. To żeby jeszcze tak, może prościej. Niedługo wybory w Warszawie. Tak. I kogo Zieloni, albo nie, zróbmy tak, wybory w Warszawie są za tydzień. Kogo wystawiają Zieloni? Na prezydenta. Na prezydenta Warszawy. Marka oczywiście. I po prostu. Bardzo jak, żeby inaczej. Bardzo chętnie, to rozumiem. Bardzo chętnie, oczywiście, ale ja myślę, że jednak tutaj by było, moje szanse by były bardzo niewielkie, w związku z tym tu trzeba by zbudować szerszą koalicję. Jasne. I wybrać wspólnego kandydata, albo kandydatkę. Albo kandydatkę. Zróbmy sobie krótką przerwę, ale nie bez, taką bez powodu, bo o Warszawie. Nasi reporterzy, reporterki rozmawiali z warszawiakami, warszawiankami i zapytali ich o coś, co jest związane trochę, no nie ukrywam, z naszym programem, czyli o alkohol. A mówiąc krótko, pytali ich, czy raczej winko, czy raczej wódeczka, więc zobaczmy, co Warszawa o tym myśli, a my zaraz do was wracamy po tej sondzie. Wódka czy wino? Wódka. Abstynencja. Dlaczego? Wątroba. A u mnie dlaczego? Bo jestem Polką. Może to jest odpowiedź. Wódka czy wino? Wino. Dlaczego? Nie lubię wódki, więc wino. Wino. Dlaczego? Dlaczego wino? No bo chyba takie bardziej eleganckie niż wódka, nie? Znaczy jako dla kobiety to wydaje mi się, że wino. A dla mężczyzny to chyba wódka. Ha, to nie można tak po prostu wybrać. Zależy od okazji. Na weselu wódka... A tak poza tym, nie wiem, wino wydaje się być raczej bardziej kulturalną opcją. Wódka czy wino? Wódka. Dlaczego? Jakoś generalnie za smakiem wina nie przepadam. Wódki też, ale wódkę przynajmniej nie wypada popić, wina nie za bardzo. Wino, oczywiście. Znacznie lepiej smakuje, ma lepszy aromat. Wódka jest tymczasem niesmaczna. I pachnie jak detergent. I także odpowiedzi są zróżnicowane. A właśnie, w komentarzach wy możecie napisać, co wolicie. Winko czy wódeczka. Mogliście taką sondę w ogóle zrobić. Na Facebooku jest teraz opcja sondy. Nie pomyślałam o tym. Na Twitterze też. Też można na Twitterze, prawda, widzicie. No, spróbujcie. Nie, bo publicznie krzyczy, że whisky też, ale whisky nie. Znaczy, ja lubię alkohole na W wszystkie, więc whisky, wermut, wino, wódka, tak. A proszę, no nawet nie zwróciłam wcześniej uwagi, że to taka zależność. Jakoś tak... Wodę też bardzo lubię, też na wódkę. Żeby nie było, bo naprawdę mówiąc lubię wodę. Mówiąc o alkoholu. Piję dużo wody, chociaż ostatnio trochę mniej. Zanim wrócimy jeszcze do rozmowy z wami, to muszę też zaprosić naszych widzów, widzki na dwie imprezy, które będą niedługo. A nawet na trzy imprezy. Zacznijmy od najbliższego weekendu, bo w piątek mamy w klubie Touch przy Sienkiewicza oczywiście imprezę, Sienkiewicza 6, żeby nie było, pokażemy jaką mamy imprezę, czy nie, bo ja nie wiem, czy... Pokażcie jaką mamy imprezę, mamy taki ładny tam zrobiony rysunek. Będzie, czy nie? Chwila, widzicie, o! Celebrujemy lata 90. Touch of Kitsch, czyli będziemy bawić się w klimacie lat 90. I przypomnimy sobie jakieś takie przeboje. No wy lata 90. pamiętacie dobrze też tak jak ja, więc możemy też sobie powspominać. A w sobotę urodziny Justina Timberlake'a, słuchajcie, są. Także w sobotę, Justin Timberlake świętuje. Także będziemy przy jego hitach oczywiście nie tylko, ale się bawić. Także zapraszam was serdecznie do Touch Club przy Sienkiewicza 6. Wszystko jest na Facebooku. A już niedługo potem, bo znaczy na początku lutego, to jeszcze jakiś czas, 8 lutego, będzie stand-up, słuchajcie. Mój pierwszy w życiu. O! Robię stand-up, słuchajcie. Jej perfekcyjnie zapraszam do Azji, bo będę opowiadać o moim... Znaczy opowiadać to tylko o Azji. To oczywiście nie tylko o Azji, ale przede wszystkim o wyjeździe do Azji, jak tam było śmiesznie, jakie robiłam głupoty i jaki alkohol piłam i dlaczego żałuję, że nie pamiętam niektórych rzeczy. To już niedługo. Już niedługo, tak zapraszam was serdecznie. Już prawie, właśnie cały czas bo jeszcze to pracuję. To nie tym... tak z marszu, nie? Tylko... Absolutnie, to są, słuchajcie, godziny przygotowań. Też to jest... To tak się wydaje, bo później wychodzi, wiecie, o 45-50 minut i się mówi. Na ludzie, nie? I tak, i to trzeba... Nie, jeszcze pracuję nad tym, ale... Będzie bardzo dużo żenujących historii, bardzo dużo homofobicznych, transfobicznych, fatfobicznych. Wszystko co najgorsze będę wyciągać tego dnia, no bo też publiczność, która przychodzi na stand-up, musi być przygotowana na to, że będziemy się śmiać ze wszystkich i ze wszystkiego. Przede wszystkim ze mnie oczywiście. Czyli takie oswajanie.
Oswajanie, tak, tak. Dzisiaj, zresztą zanim zaczęliśmy program, to mówiłam wam, że byłam u lekarza dzisiaj i lekarz mój powiedział mi dzisiaj do mnie, że mam lekką nadwagę. Ja tak mówię do niego, znaczy tak sobie pomyślałam, jaką lekką. No ale dobra, nieważne. Słuchajcie, to wróćmy do tego, co robią Zieloni. Zastanawiam się nad tym, bo mówicie o tym, że rzeczywiście potrzebna jest szersza koalicja, żeby wybrać kogoś, kto będzie godnie reprezentować, czy będzie mieć szansę w wyborach. Z kim tak naprawdę jesteście gotowi współpracować? Zakładam z góry, że z PiS nie, ale słuchajcie, zostaje nam jeszcze z takich bardziej istotnych, powiedzmy, Razem, PO, zostaje nam SLD, PSL, mnóstwo jest tam dalej tych jeszcze innych mniejszych partii, ale z kim Zieloni? Czy znowu w kolejności chcesz ranking? Możemy spróbować tak zrobić, jeżeli dacie radę. Nie wiem, czy ranking, bo to znowu gdzie niegdzie będzie egzekwo. Na pewno nie jest PiS, to jasne. Czyli dobrze strzeliłam. Daleko nam do Platformy Obywatelskiej. Do Kukiza oczywiście, kolejność. PSL to w ogóle jest osobna bajka. Ale właśnie PSL teraz jakoś, ma, nie, ale to PSL program ogłosiło Nowy Zielony Ład. Myśmy to zrobili w 2000 którymś, nie wiem, ale właśnie tak się wiecie, wydaje się od razu, że partia z takimi korzeniami rolniczymi, gdzieś tam wiejskimi, no powinna być bliska takich tematów ekologicznych. Słuchaj. No PSL teraz trochę w tę stronę skręca energetyki odnawialnej, ale to, nie jest jakby kompletne. Mieli dopiero co konwencję i tam dużo hasł było, czekamy na dokument, okay, żeby określić, jakie są konkretne rozwiązania. Natomiast no, o ile w tej energetyce odnawialnej, w tej kwestii możemy się zgadzać, no to w innych no, nie za bardzo. Rozumiem, tak? Rozumiem. Oni mają, wiesz, własnych wyborców tradycyjnych, to, ale nie idziemy z nimi na noże na pewno. Rozumiem. Masz potem dwie partie parlamentarne, to znaczy PO i Nowoczesna. Tak jest. Którą w niektórych miejscach mamy jakieś punkty zbieżne. No w momencie, kiedy są obrona sądów, tak? Ta. Czy Lipcowa, Demokracja. Czy teraz niedawna w grudniu, no to jest naturalne, że współpracują różne środowiska, tak? Bo współpracują w tej samej sprawie i znowu byłoby głupio, jakby każdy robił pół godziny po pół godzinie demonstracje w różnych miejscach. Chociaż tak się miejscach. Zdarzało chyba mi się tutaj kilka razy. No ale to troszkę, no być może dlatego ludzie są przemęczeni tymi demonstracjami. No i to jest ten jakby kolejny poziom, a kolejny poziom to są partie lewicowe pozaparlamentarne. Tak. Partia Razem. Także Inicjatywa Polska, która co prawda nie jest partią, tak, ale środowiskiem, gdzie można coś tam. Tak. I tutaj na pewno jest nam bardzo blisko do współpracy. Co z SLD? Gosia akurat pije wino, więc... Więc ja muszę. Musisz odpowiedzieć. Z SLD mamy doświadczenia we wspólnym starcie, który niemal zakończył się sukcesem. SLD ma swoją przeszłość, nie zawsze ciekawą, nie zawsze... No, ciekawą tutaj... to może zawsze, ale... Ciekawą nie, no bardzo no, ciekawą, słowo tak. Ma, no, różne ale, znaczenie. Ale oczywiście też jesteśmy tutaj gotowi rozmawiać. Nie, jakby powiedzmy sobie szczerze, ostatnie i sondaże poparcia pokazują, że no mało jest tego miejsca na lewej stronie sceny tak, politycznej. Bez wątpienia. I znowu trzeba sobie zadać to pytanie, o którym gdzieś już wcześniej przy wyborze tak, prezydenta mówiłam, że no, co my chcemy osiągnąć jako każda z tych organizacji, które Marek wymienił. Wy się nie znacie, poznacie się może. Witam Małgorzata. Cześć, cześć. Czyli co my chcemy? Czy my chcemy tylko wystawić naszych i pokazać tutaj, proszę, my jesteśmy, zagłosujcie na nas, czy my chcemy coś osiągnąć? Nie, no my bo chcemy według mnie mieć... taka chcemy wejść do Sejmu. Diagnoza, jak dla mnie, tego, co się obecnie dzieje w Polsce, jest jedna. Wrogiem jest Prawo i Sprawiedliwość. I to, co robi, jeśli chodzi o demokrację i to, co robi, jeśli chodzi o prawa człowieka, o zawłaszczanie urzędów. Natomiast dopiero kolejne rzeczy to są jakieś niesnaski na lewicy. I jeśli chcemy być odpowiedzialnymi politykami, polityczkami, no to czasami trzeba coś przełknąć, tak? I spróbować stworzyć wspólnie. To pójdę dalej w takiej sytuacji, nie jeżeli chodzi o partię, bo Nowoczesna mówi o tym bardzo głośno, że współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania projektu ustawy, chyba o związkach partnerskich oficjalnie mówią, chyba tak mi się wydaje. Byle się nie obnosić. Tak, tak. No, że w każdym razie, no, że coś tam robią, bardzo o tym mówią, że im zależy na współpracy ze środowiskami LGBT, tam plus i że mają spotkanie. I rzeczywiście ja też muszę potwierdzić z własnego doświadczenia, że zaraz po wyborach rzeczywiście było tak, że Nowoczesna, jak weszła do Sejmu, spotkali się z nami
czy Paweł Rabiej, czy inne osoby. To już dawno temu. Dawno, dawno temu. Już wtedy się zaczęło, teraz już mają ponoć jakiś gotowy projekt. To długo. No to cieszymy się bardzo, że mają, ale my się zajmujemy tym od 14 lat. Ale na przykład właśnie, czy Zieloni, czy Partia Zieloni współpracuje z organizacjami LGBTQIA, czy spotyka się, czy robi po prostu, czy to jest tak, że robicie sobie jakieś tam swoje projekty i nie konsultujecie na przykład tego w ogóle? No mamy kwestie programowe. To jest kwestia... A nie, tą konkretną tak, rzecz. Tak, ale to jest niezmienne w naszym programie, tak? Myśmy mieli równość małżeńską w 2003 roku i mamy ją do tej pory. Mhm. A jutro mieliśmy, jestem... No, mało jakby w tym obszarze mogło się zmienić, tak? Mhm. Dlatego, no tak, że tutaj no, od początku ogóle, byliśmy tak, progresywni tak. I nowocześni, że tak to ujmę. Nowocześni więc... przed nowoczesną, to jest widzimy. No i to dużo przed. Także w daleko idących, albo no, po prostu w ludzkich postulatach w ten sposób. Więc w innych kwestiach rzeczywiście zmienia się układ, tak? Zmienia się prawo, trzeba się do niego na nowo odnieść. Mhm. Teraz no, Lex Szyszko, tak? Będzie trzeba się odnieść do Lex Szyszko. Szyszko wraca cały czas, ja obiecuję cały czas, że jeszcze dojdziemy do Szyszko. To już to zakończę, natomiast to są te zmienne. A jeśli chodzi o małżeństwa jednopłciowe, to my zawsze mieliśmy. I jakby mamy już gotowe rozwiązania od dawna. Nie mamy się tutaj czego wstydzić. A jutro na przykład będę na spotkaniu Komitetu Doradczego Parady Równości, więc to i mam nadzieję, my w zeszłym roku i dwa lata temu nasza platforma na paradzie była najpiękniejsza, mieliśmy najlepszą muzykę i w tym roku będzie tak samo, chyba że będziemy mieli jeszcze lepszy pomysł. Mieliśmy pytanie, pamiętam na platformie, ludzie, którzy gdzieś chodzili obok, czy jest jeszcze jedna platforma zielonych, bo jest najlepsza, ale chcieliby trochę zmienić miejsce. Jasne. Słuchajcie, no dobrze, to zadam wam pytanie inaczej, jeżeli chodzi o tą równość małżeńską. Kto ją w Polsce wreszcie wprowadzi? Czy będzie to jakaś lewicowa partia, mniejsza o to, czy zieloni, czy nie, chodzi mi jakby o samą ideę. Czy będzie to konserwatywna partia, która wprowadzi związki z małżeństwa, ponieważ małżeństwo jest konserwatywną dosyć instytucją, nie ukrywajmy. Czy będzie to Trybunał Konstytucyjny, czy będzie to Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu? Kto wprowadzi równość małżeńską? Obawiam się, że jeszcze trzeba długo poczekać, póki faktycznie lewica nie będzie w parlamencie. Dokładnie. I nie będzie miała tam dużego znaczenia. Absolutnie się zgadzam z Małgorzatą. Dopiero my to wprowadzimy. Dlatego tak ważne jest, żeby być w tym parlamencie, prawda, a nie prowadzić długie marsze przewidziane na lat 40, bo pewne sprawy już nie mogą czekać. Tak, czyli zakładamy, że jednak to musi być jakaś partia w polskim Sejmie, która... Tak, obecnie nie ma takiej partii w polskim Sejmie. Bez wątpienia. Przyszłość, czy tam sondaże pokazują, no, że długo może jej nie być, tak, jeśli coś też po lewej stronie się nie zmieni. A PO no Nowoczesnej może już nie być po wyborach, tak, kolejnych. PO tego na pewno nie wprowadzi, więc wiesz, chodzi nam o to ogólnie, żeby te hasła, które nosimy na transparentach, na manifestacjach, nie były tylko hasłami na transparentach, tylko żeby były to ustawy. Żeby te hasła były w ustawach, wcielone w ustawy, a to wymaga reprezentacji politycznej. To jeszcze krótkie pytanie doprecyzowujące. Trudne słowo, a jest godzina 22 coś tam i wypiliśmy wino, więc nie czekaj się. Ale ty mówisz to poprawnie. To Marek odpowiada. Niech będzie. Nie wrobiłaś. Nie, chodzi mi o to, kiedy to się wydarzy? Czy to będzie za 2 lata, za 5, za 12, za 20, za 50, za 120? Za 5,5. Tak, 5,5. I to jest konkretna odpowiedź, jaka mi się bardzo podoba. A chcesz wiedzieć dlaczego? No podejrzewam, że to wynika z jakby z, że tak powiem, rytmu kadencji. Tak, jakby zakładamy, że 2019 rok, jeśli no, lewica jakoś się nie skonsoliduje, to będzie znowu kolejny Sejm bez lewicy. Mhm. Jeśli się skonsoliduje, to troszkę posłów, posłanek wprowadzi, ale być może nie na tyle, by forsować swoje projekty ustaw. Natomiast no, ta progresywna polityka, patrząc dopiero tak później. Tak, dopiero później 2023 rok. Ale nawet wprowadzenie za półtora roku tej prawdopodobnie, jak mówi Małgorzata, chyba niezbyt licznej jeszcze reprezentacji lewicowej już będzie bardzo ważna, bo widzimy, co się w tej chwili w Sejmie dzieje, gdzie najbardziej lewicowym posłem jest pewien prawdopodobnie ktoś tam z Nowoczesnej, prawda? No, Krzysztof Mieszkowski. Krzysztof Mieszkowski, najpewniej tak, z Wrocławia. Tak. Z Wrocławia, prawda. On sam mi powiedział, ja jestem tutaj najbardziej lewicowym posłem w tym Sejmie kiedyś.
No i pewno nie i kłamie. I pewnie ma rację. Pewno nie kłamie. No dobrze, słuchajcie, to żeby zostawić już ten temat, przejść do kolejnego, to chcę, żebyśmy zobaczyli jeszcze krótki materiał znowu. Tym razem będziesz, Marek, ty, ale będzie krótszy, więc mam nadzieję, że trochę złowiemy parytet, ten jakby czasowy, ale... To będzie twoje wystąpienie. Parytet czasowy, też parytet ciekawe. Czasowy, no tak, taki, no bo tam, że dwie osoby siedzą, to jest pół biedy, ale chodzi jeszcze o to, żeby miały równą szansę wypowiedzenia się. Zobaczcie razem z nami te krótkie nagrania, za chwilkę do was wracamy, to jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jesteśmy na Placu Zbawiciela w Warszawie i tutaj my, Zieloni, Partia Zieloni, zbieramy podpisy pod akcją Świecka Szkoła. To jest inicjatywa obywatelska. I chodzi w niej o to, żeby nauczanie religii w szkole nie było finansowane ze środków publicznych. Taka inicjatywa obywatelska nie przepada z końcem kadencji Sejmu, tylko przechodzi do następnego Sejmu. Kluczowe zdanie tej projektu obywatelskiego brzmi: kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Podpiszą państwo? Ja podpiszę. Tak, podpiszę. Zapraszam. Zbierajmy razem, żeby szkoła była naprawdę świecka i żeby to państwo wreszcie zaczęło rozdział kościoła od państwa. No właśnie, świecka szkoła, bo ja nie wiem, tak gadamy, wiecie, bardzo o waszym życiu, nazwijmy to zawodowym, ale powiedzcie coś prywatnie, czy wy macie na przykład jakieś, nie wiem, dzieci w rodzinie, wnuki, prawnuki, nie wiem, co jeszcze. Ja prawnuki jeszcze nie. Nie. A wnuki też jeszcze nie? Czy? Jeszcze nie, troszkę muszę poczekać. Nie, tak pytam z ciekawości, bo wiecie, bo łatwiej się pewno zajmować tematami, które są jakoś tam bliskie z takiego osobistego punktu widzenia. Ja nie? Mam wnuczkę. Ja mam wnuczkę jedną? Jedną. Ile lat? 9, 10. W tych granicach. A ty, Gosiu, coś tam? No na razie dwa kotki. Też fajnie. Alan i Edgar, bracia. Jak dzieci? No troszkę, nie? Duże są. Tak? No, tak 7 ogromne. Kilo. Ogromne. Chryste, no rzeczywiście spore. Ja akurat nie lubię kotów, więc nie będę ciągnąć tematu. Ja psiara jestem, wiesz, także... Tak. Niestety, znaczy na szczęście. Nie. Ale moje jak psy aportują. Aportują? No to dobrze. Słuchajcie, chcę, żebyśmy zrobili sobie krótką taką grę. Układankę. Układankę. Mam tutaj nazwiska na tych karteczkach, słuchajcie. Osób, które zakładam, na ile znam partię Zieloni i was jakoś tam, to mogą być... Będzie Szyszko. Jeszcze raz? Tu będzie Szyszko. Będzie Szyszko, właśnie, będzie Szyszko. Tu są nazwiska różnych osób, które myślę, że możecie ich uznać za pewnych szkodników w Polsce, że tak powiem. I chciałbym, żebyśmy próbowali ułożyć je w takiej kolejności od najgorszego szkodnika do najmniejszego szkodnika. Szkodniczki też, bo są kobiety, jest prawie porówno. Nie udało mi się parytetu tutaj zachować tak do końca. Jest jedna kobieta mniej, musimy to wybaczyć. Ale słuchajcie, mamy tak, Piotrek Gliński, profesor Piotr Gliński właściwie, Jarosław Kaczyński, Jan Szyszko oczywiście, Zbigniew Ziobro, Krystyna Pawłowicz, Beata Szydło, Mateusz Kijowski, Anna Zalewska i Beata Kępa. I próbujcie. O, ja wam daję chwilkę, żeby to ułożyć. Największy szkodnik u góry, tak? Tak, największy u góry, tak, tak, tak. Zaraz przekręcimy, żebyście widzieli, tu ja tak przekręcę, ale tak przewrotnie to zrobiłeś. Czekaj. O, tak musimy, tak musimy. Wiesz, że Piotr Gliński był na spotkaniu założycielskim, tak, Zielonych? Tak. Ja pisałem, mój tekst jest w książce Piotra Glińskiego, więc... Nie, Zalewska. Nie, bardziej. Zalewska. Zalewska gorzej, tak? Gdzie Kijowskiego? Ja Kijowskiego, ja uważam, że Kijowski powinien być w osobnej kategorii. W osobnej? No. Tak. Że to, że nie jest szkodnikiem w ogóle, czy...? Nie. Jest szkodnie w inny sposób zupełnie niż tego. Tak. Ale to nie wiem, czy Pawłowicz też nie dać tam. Pawłowicz? No bo ci mają jakby wpływ, tak? Na to, co jest procedowane. To są osoby decyzyjne we władzy. A tu mamy osoby... no niestety nie... No, takie swego trochę... czasu udaną inicjatywę KOD-u, która... Tak. Mocno przystopowała, no i później mamy Krystynę, która jest takim bulterierem. Czyli słuchajcie, spróbujmy tak od góry krótko, dosłownie jednym zdaniem skomentować, dlaczego taka, nie inaczej. Dlaczego Jarosław Kaczyński na samej górze? To chyba nie trzeba. No dobra. Od tego pana się wszystko zaczęło. Tak, akurat niech będzie. Jan Szyszko to jest też oczywiste. To jest najgorszy minister środowiska w historii tego kraju. I też pamiętajmy, że no rzeczy wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę, Beatę Szydło, Zalewską,
to są rzeczy, które z czasem można jakoś odwrócić. Natomiast wyciętych drzew, no, trzeba będzie czekać te 200-300 lat, aż znowu wyrosną. Tak, akurat słuszna uwaga, to prawda. Piotr Gliński, profesor Piotr Gliński. Był wśród założycieli Partii Zielonej. Ale to nie blisko? Dlatego tutaj, czy nie dlatego. Normalnie byłby wyżej, gdyby... Nie, no nie. Kultura, tak? Czyli... Niszczenie polskiej kultury właśnie. Tu znowu tak. Teatr Polski we Wrocławiu, powiedzmy, tak? Prawda, kto w tym teatrze rzecz. Jest teraz dyrektorem, teatr nie funkcjonuje, wpada w coraz większe zadłużenie, a tu Piotr Gliński się wypowiadał, że spektakl, jeden ze spektakli Śmierć i dziewczyna, to nie powinien w ogóle mieć miejsca w teatrze. Mm-hmm. No i Beata Kempa? Całokształt chyba. Całokształt. Natomiast całokształt. Nie ma ona aż tak wielkiego wpływu. No Anna Zalewska to też wiadomo, a tu rzeczywiście no, osoby, które... No tutaj pani Nasłana, tak? Której Nasłana, której zadaniem jest pewne jątrzenie, tworzenie sporów. A Mateusz Kijowski, no, człowiek, który stanął na czele KOD-u i który no, popełnił wiele, wiele błędów, które się także przyczyniły do rozbicia tego ruchu. No nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły. No rozumiem. Dobrze, mamy listę, to zostanie już na zawsze uwiecznione, więc już możemy zostawić. To powiem wam tak, bo już czas nas goni trochę, więc ja tak no muszę, tak. Wiecie, no dobra, chcę powiedzieć, że tu pominęliśmy, nie będę teraz okay. Później, teraz tylko tak pokazuję, żebyście widzieli, że... Nie, to musisz że... nas zaprosić drugi raz. Na kolejnego drinka, no ja bardzo lubię, ja bardzo chętnie. W sumie jedyna opcja. To ja tak myślę właśnie, tylko wtedy zamienimy was wtedy nazwiskami, najpierw damy Marka, później... Dobra, albo będzie... Maćka, nie? Albo Maćka, nawet Maćka, tak, bo Marek dzisiaj Maćkę dostał kilka razy, ale nie przeze mnie, żeby nie było. To tak zadam teraz takie krótkie pytania, bo na samym końcu jeszcze musimy zagrać w skojarzenia. Mhm. Bo to zawsze u nas dobra. Po prostu wszyscy bardzo lubią, męczą, żeby to skojarzenie powiedzieć. I to tak celowo na koniec już powinien. No właśnie. Może ja tego winka też napię trochę, bo już tak kończy nam się tutaj w kieliszku, ale jeszcze w butelce mamy Barefoot, polecam wam, jakbyście chcieli. Bardzo dobre. Jaką książkę ostatnio czytaliście? A propos ministry Zalewskiej. Słuchaj, ja czytałem zaległego Zajeździć kobyły historii. Okej. Okay. Kiedyś do tego zacząłem, a dopiero niedawno. Udało się wrócić. Tak. Dobra. Ja Cinkciarza teraz czytam. A tego nie znam, czyje to? Hutnik. Ach, Sylwii Hutnik, okej. Okay. Sylwii Hutnik, no tak ciekawe, ale tak zazwyczaj mam, że podział, tak? Ja bardzo lubię literaturę piękną i nie potrafię zasnąć. Jak czegoś nie przeczytam, natomiast no też z drugiej strony czytam i publicystykę, i reportaże, i książki bardziej ukierunkowane. Nie, mówiłam, że to jest właśnie najgorsze dla mnie, bo ja bardzo lubię beletrystykę i czasami staram się właśnie coś wejść w coś takiego, tylko kurczę, jest tyle dobrych książek naukowych, tyle dobrych książek właśnie historycznych. No, dzielić, nie ma czasu. Holender. I to jest takie straszne właśnie, to mnie zawsze najbardziej wkurwia właśnie. A poza tym wiecie, co lubię robić, to jest też najgorsza rzecz. Czytam kilka książek naraz. Otwieram, teraz na przykład czytam, jedna z książek, którą ostatnio zacząłem czytać, to są Ludzie, którzy jedzą ciemność. Świetny reportaż, bardzo dobrze napisany, fantastyczny. Historia dziewczyny, która zaginęła w Japonii, no nieważne, ale tak patrzę na nią i widzę, obok leży jedna książka, którą tam jestem już, wiecie, 4/5 przeczytane, ale jeszcze, i tam jeszcze kolejna, gdzie 2/3 i mówię, Boże, no dobra, ale to nieważne. Ale to jak już tak trochę zostało, to lepiej wtedy dokończyć, wtedy najłatwiej zacząć kolejną właśnie, wiesz, ale to jest... ja mam tak, że jak już mam 1/4 mi została, to nawet potrafię całą noc, byleby skończyć już okej, okay, wiem, że mogę odłożyć i kolejną. Ja właśnie niestety nie, wtedy biorę kolejną, bo wiesz, bo tych książek jest, bo ja to, a to dostanę książkę od kogoś, a to kupię, a to jakieś wydawnictwo przyjdzie, a to coś, to leżą i czekają niestety. Tak, więc. Niedoczytanych książek ja mam mnóstwo, tak właśnie jak teraz wróciłem do tej kobyły. Czasu jest za mało. Dobra, to kolejne pytanie moje do was, zupełnie z innej beczki, bo formuła wasza, to też mnie interesowało jakby podczas tej rozmowy, trochę ta dynamika tej rozmowy jest dla mnie ciekawa, bo jednak jesteście współprzewodniczącymi. Jak to działa? Na przykład jak macie odmienne zdanie, na przykład, nie wiem, zupełnie odmienne, na przykład Marek mówi, chciałam już dla żartu powiedzieć Maciek, ale nie powiem. Marek mówi woda, ty mówisz wino. Jaka jest decyzja ostateczna wtedy? Nie, no nie, wiesz, zupełnie różnych zdań to nie mamy. Natomiast woda zamienia się w wino. Ja wiem, to był trochę zły przykład, bo ale tak. A ty wiesz, no my się znamy już, jesteśmy przewodniczącymi, współprzewodniczącymi 2 lata, no my się znamy jak łyse konie. Jeżeli ja jestem pytany o zdanie przewodniczących Partii Zieloni, to ja nie muszę z tym dzwonić do Gosi i uzgadniać stanowiska, bo ja wiem, co Gosia na ten temat myśli, nawet Małgorzata, nawet jeżeli ja myślę co innego, więc wypośrodkowuję. Czyli nie ma tak, że macie zupełnie odmienne? Znaczy zdarza się, że się różnimy, oczywiście. Ale też o tym wiemy, więc da się zawsze coś kompromisowego, plus jesteśmy w stałym kontakcie. Mimo, że Wrocław, Warszawa to wspólna sprawa i
wspólną sprawę. Często rozmawiamy. Ile mamy czasu, powiedzcie mi, bo ja tak nie wiem, nie mam tu zegarka nawet żadnego. Co? Już nie mamy czasu, mówią mi. Słuchajcie, więc na sam koniec zróbmy skojarzenie, ale tak na zmianę. Jedno dla ciebie, jedno dla ciebie. Możemy tak jakoś... Dobra. Tak. Kto chce zacząć? No zacznę. Ty zaczynasz. Tak jest. Dobra, więc ja oczywiście rzucam hasło, wy mówicie zdanie, słowo, cokolwiek, co się kojarzy. Jedziemy? Tak. Wyrok. Wyrok, mam nadzieję, że dosięgnie na przykład pana Ziobrę. Niech będzie. Dobre skojarzenie. Trybunał Konstytucyjny. Is dead. Is dead, po prostu. Barbara Nowacka. To przyszłość. Robert Biedroń. Lubimy. Po prostu lubimy, dobra. Sukces. Sukces przed nami. Porażka. Już za nami. Teraz to było na łatwiznę, ale niech będzie dobrze, niech będzie. I zróbmy jeszcze trzy ostatnie. Anna Grodzka. Bardzo ją cenię i to jest znakomita polityczka. Żałuję, że nie ma jej z nami. Mm. Adam Ostolski. Bardzo inteligentny. I wciąż nam pomagający i angażując się w sprawy zielonych, były przewodniczący. Tak, był też zresztą moim gościem kiedyś. I na koniec dla was wspólne skojarzenie. Drink. Czas bardzo miło spędzony z jej perfekcyjnością. No ja mogę tylko potwierdzić. Słuchajcie, żeby nie było, nie ustalaliśmy tego, więc to jest dla mnie też zawsze zaskoczenie. Musimy kończyć, 23 właściwie już dochodzi. Strasznie ten czas leci, nie? No. Ale to dobrze, znaczy, że dobra rozmowa. Dla mnie fantastyczne. Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Dziękuję tobie za podróż z Wrocławia tutaj. Tobie, Marku, krótszą podróż, ale też dziękuję. No tak, to jest placu teatralnego. No, ale jeszcze o dworzec musiał zahaczyć. Tak, żeby ciebie odebrać, no rozumiem, dobrze. Wam dziękuję za to, że byliście z nami i że oglądaliście nas. Dzięki za wszystkie komentarze, ja wszystkie będę je później ogarniać, bo teraz nie było jak podczas programu. Ja się oczywiście z wami widzę za tydzień w kolejnym programie Profesjonalnie Zapraszana Drinka. Moim gościem będzie organizator konkursu Mr. Gay Poland i Mr. Gay Europe w tym roku, Paweł Zabilski, który też do nas przyjedzie albo z Poznania, albo z Wrocławia. Nie wiem, gdzie akurat teraz przebywa, on też tak rezyduje gdzieś poza Warszawą. Wam serdecznie dziękuję za fajną godzinę, super godzinę. Dziękujemy ci bardzo i dziękujemy widzom. To był program Perfekcyjnie Zapraszana Drinka. Do zobaczenia za tydzień o 22. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.